Pryzmat. Para, pa, para, pa, para, pa, Radio Pryzmat. Kocioł kulturalny. Dzień dobry wszystkim, z tej strony Wiktor Fejkiel, jest ze mną Konrad Talik. Mamy w studiu niezwykłego gościa, producenta, multiinstrumentalistę, artystę Piotra Madeja, znanego również jako Patrick de Pan. Cześć. Na początek krótkie, szybkie pytanie, jaka jest twoja ulubiona gra komputerowa? Wow, to jest bardzo... To nie jest krótkie pytanie, wiesz, ale... Chyba bym wskazał na tytuł sprzed prawie 20 lat, Deus Ex. To jest bardzo wizjonerski tytuł jak na tamte czasy i to jest taki RPG osadzony w czasach mrocznego cyberpunku i wydaje mi się, że tę grę wspominam z największym sentymentem. Czyli jednak właśnie takie sentymentalne bardziej, nic. Być może dzisiaj ta gra już na nikim by nie zrobiła wrażenia, ale ona wtedy była tak jakby prekursorem, bo bardzo wizjonerski tytuł, który wyprzedził swoje czasy i do dzisiaj wiele gier, łącznie z Cyberpunkiem 2077, się wzorowały na tej grze. Ona na mnie, jako młodym człowieku grającym w gry, wtedy zrobiła potężne wrażenie i wręcz zszokowała mnie niejednokrotnie mechanizmem i tak dalej. No możemy o tym gadać całą godzinę. Wracasz czasem do niej już? Ostatni raz grałem w nią jakieś 6-7 lat temu, więc i to był jakiś 5 albo 6 raz, kiedy ją przeszedłem, natomiast myślę, że na pewno jeszcze kiedyś to zrobię. 25 czerwca tego roku miała miejsce premiera twojej najnowszej płyty Miło Wszystko. Po przesłuchaniu jej można usłyszeć taką bijącą z niej prostotę, która jednocześnie jest ubrana w takie piękno i kunszt artysty. Powiedz jakby, co to bym kierowało, by tym razem, trochę w przeciwieństwie do pozostałych płyt, postawić na taką prostotę, no głównie tu mnie chodzi harmoniczną. Mhm. Wynikało to ze zmęczenia procesem twórczym przy poprzednich płytach, które, tak jak powiedziałeś, były bardziej skomplikowane, bardziej złożone i harmonicznie też. Przez to, że nie jestem wykształconym muzykiem, tylko samoukiem, wymyślanie bardziej złożonych form po prostu jest bardziej czasochłonne i tak jakby lubiłem się tym bawić i tym eksperymentować i szukać, ale zabierało to dużo czasu i też energii i gdzieś po prostu zacząłem się przy czwartej płycie zastanawiać, a właściwie przy końcu trzeciej, czy tak musi wyglądać tworzenie muzyki, czy to musi być aż tak bolesne wręcz, czy nie dać tego jakoś prościej. I to był też czas, w którym ja zaczynałem coraz więcej działać jako producent, czyli osoba pracująca muzycznie z innymi artystami nad ich piosenkami. I ci ludzie najczęściej przynosili do mnie o wiele prostsze piosenki, prostsze formy i łapałem się na tym, że po prostu po pierwsze dobrze mi się z tym pracuje, kiedy to jest prostsze, a po drugie szybciej, prościej, przyjemniej i jest właśnie ten fun z tego. Więc zacząłem te doświadczenia producenckie przenosić przy czwartej płycie na swoje podwórko i nagle się okazało, że to działa, że wcale nie muszę miesiącami wymyślać jednej piosenki, tylko że mogę to zrobić w 2 dni i czy wciąż jest tak jakby jestem zadowolony z efektów końcowych. Wchodząc trochę głębiej, a propos, jakby odnosząc się do tej płyty, zaprosiłeś na nią jednego gościa, znaczy powiedzmy tak oficjalnie, bo jak można było przeczytać, wiele artystów miało w ogóle coś wspólnego z tym twoim albumem i każdy tą cegiełkę dodał, ale chciałbym zapytać cię, co cię skłoniłoby zaprosić Mikołaja? Mikołaja. Na fit do siebie. No więc podczas tworzenia właśnie zupełnie świeżego w kontekście poprzedniego materiału na czwartą płytę, że tak powiem, powstał mi taki utwór jak właśnie Zmiany, taki podkład jak do tej piosenki. I dosyć szybko gdzieś tak jakby zacząłem produkcyjnie to rozkręcać właśnie w stronę takiego bardzo współczesnego, nowoczesnego rapu. Znaczy podkładu rapowego i jeszcze wtedy nie do końca myślałem, że tutaj
zaproszę jakiegoś rapera, ale tak miałem parę przymiarek, żeby najpierw tam zaśpiewać samemu i wypełnić tak jakby swoim wokalem tę przestrzeń, ale to nie prowadziło w żaden sposób do niczego dobrego. No i taka upadła decyzja, okej, okay, może raper, może skoro faktycznie wyszło coś rapowego, to zaprośmy rapera, ale też przez to, że niewielu polskich raperów jakoś mi tak współgra z moim światem, no to tak dosyć szybko postawiłem na Mikołaja, którego zawsze od początku byłem po prostu fanem. Bardzo mi się podoba to, co on robi i a że się znamy prywatnie, to do niego zadzwoniłem, powiedziałem mu, jak jest, wysłałem mu podkład. Wiem też, że on też po prostu parę razy w życiu usłyszałem dobre słowa pod swoim adresem od niego, więc tak jakby już mieliśmy przetarte szlaki. No i zgodził się, tak jakby powiedział, że chętnie, że bardzo mu się to podoba i później minęło wiele długich miesięcy, kiedy finalnie udało się go nagrać. Czyli jakby to ty zrobiłeś muzykę do tego kawałka? Bo, tak. Bo tak jakoś jak to usłyszałem za pierwszym razem, to pomyślałem sobie, o, to brzmi jak Mikołaj, a potem przeczytałem, że rzeczywiście to brzmi jak Mikołaj, także myślałem, że jakoś z tym, nie wiem, pomógł czy coś, ale... Było tak, że Mikołaj przyjechał na jeden dzień, ale i troszkę pozmienialiśmy, natomiast to nie były jakieś rewolucyjne zmiany, to były tak jakby ten podkład, tak jak go słychać na płycie, to niewiele się to różniło w wersji demo od tego, co jest teraz. Okay. To ja jestem autorem tego. Ale faktycznie gdzieś w którymś momencie musiało mnie zwiać w stronę tego pomysłu, że chyba raper i że może mi Miki, więc może tak pod niego to robiłem, gdzieś podświadomie. Imiona Tajfunu z Alfem Kamińskim. Czy niedopowieści z Dawidem podsiadło? Czy przy tych utworach również była taka w tobie myśl, że jakby okej, okay, kurczę, tu mi czegoś brakuje albo kogoś innego potrzeba, więc napiszę, poszukam, spytam się, czy byś nie chciał dograć, czy coś innego. Przykładowo artyści tutaj, no przykładowo ten Ralf Kamiński czy Dawid Podsiadło, super, super się dopełniają z tobą w tych utworach i jakby taki sam jakby był plan działania, że kogoś szukasz, więc zapraszasz i tak dalej, czy trochę inaczej to wyglądało? Tak ogólnie. Do tych dwóch piosenek są dwie różne odpowiedzi, więc w przypadku niedopowieści z Dawidem to było tak, że było ustalone wcześniej, że ej, to może zrobimy coś razem, okej, okay, to jak będziesz coś miał, to podsyłaj. Więc zrobiłem niedopowieści, no i uznałem, że... Bo jeszcze jedna piosenka, wysłałem generalnie wtedy Dawidowi dwie demówki, dwóch różnych piosenek i tak jakby mieliśmy wspólnie zadecydować, do której on bardziej woli. No ale tak jakby szybko tak jakby wyszło, że ten podkład do niedopowieści jest ciekawszy i bardziej tak jakby hitowy. Więc wtedy zdecydowaliśmy się na to. A w przypadku imion Tajfunów nie od początku było wiadomo, że tam ktoś będzie. Ja po prostu nagrałem taką piosenkę, ale czułem, że ten refren nie do końca mi, jak to się mówi, w branży jedzie. Że ten refren mi nie jedzie i że tutaj jeszcze czegoś tam brakuje albo kogoś. Ja też wtedy jeszcze ze swoim głosem tak nie czułem się pewnie, żeby... Dla mnie ten refren, chociaż on wcale nie jest nie wiadomo jaki mocny czy coś, to ja po prostu nie umiałem go zaśpiewać tak, jak go trzeba było zaśpiewać. I czułem, że to jest potrzebny jakiś taki głos, który tutaj wejdzie w to z buta. I akurat wtedy Ralf był po pierwszej płycie i ta płyta bardzo mi się podobała. Mieliśmy też się okazję gdzieś tam poznać po koncercie w Krakowie, więc tak poszedłem za ciosem i zakaiłem. No i się zgodził. Więc widzisz, dwie różne odpowiedzi. Tak jakby niedopowieści od początku były wymyślone jako po prostu robimy coś razem z Dawidem, a do imion Tajfunów Ralfa musiałem dopiero zaktujmy wymyślić. Na tej płycie, no która jakby na pierwszy rzut oka taka się nie wydaje, super ci się udało wpleść różne takie tematy polityczno-społeczne, czy do teledysków, czy w tytułowym utworze mimo wszystko tam no wiele ważnych tematów poruszasz, ekologia, czy jakiś rasizm i tak dalej. I takie moje pytanie do ciebie, czy chciałbyś coś bardziej pójść w tym kierunku, angażować się, jakby częściej zabierać głos w takich tematach, czy raczej cały czas tak delikatnie zasugerować, czy może w ogóle uciec od tego? Okej. Ja się nie czuję aktywistą. Nie czuję się na tyle
kompetentny, oczytany, rozeznany w sytuacjach i politycznych, i ekologicznych, i wszystkich takich, o których trzeba zabierać głos. Nie czuję się w tym na tyle silny jako mówca, żeby, nie wiem, żeby pójść do radia i przez godzinę rozmawiać o ekologii albo o rasizmie w Polsce i tak dalej. Mam po prostu, jak każdy obywatel, jak każdy człowiek, mam po prostu jakieś obserwacje, z tą różnicą, że jestem artystą, więc tak jakby staram się te obserwacje przekuwać w coś, bo uważam, że sztuka ma nie tylko za zadanie nas bawić i zapewniać rozrywkę, ale też ma za zadanie coś komentować, ma za zadanie przekazywać tak jakby jakieś ważniejsze informacje, bo czemu nie? Więc lubię jako artysta otwierać ludziom oczy i takie jest wbijać im szpileczki, żeby obudzić jakąś świadomość, żeby skłonić do jakiejś refleksji. Mówię, typu, wiesz, zobacz, nie? Tak jakby nie musisz kupować zgrzewki wody, jak masz w domu kran. Więc lubię po prostu takie smaczki wplatać w swoją twórczość, natomiast nie chciałbym zaraz mieć tak jakby tytułu właśnie jakiegoś aktywisty, który... A przynajmniej po prostu nie czuję się gotowy nim być. Raczej podoba mi się tak, jak to do tej pory robiłem i tak, jak to robię w piosence Mimo Wszystko. No właśnie, bo w twojej twórczości... No głównie chodzi o te emocje, szczególnie to widać na tej, w tej ostatniej płycie. No myślę, że tak przede wszystkim taki utwór No nie chcę psa, który no łapie absolutnie wszystkich za serce. Mówiłeś wiele razy, że właśnie takie pisanie utworów tak emocjonalnych jest dla ciebie taką autoterapią trochę i pomocą radzenia sobie z tymi problemami. Jak się z tym czujesz? Jak na przykład, nie wiem, no ktoś ci mówi, że strasznie go zrozumiałeś w tej piosence i że opisałeś dokładnie jego sytuację i że jest ci wdzięczny. No, często się takie sytuacje zdarzają, że ktoś tak ci albo coś napisze, albo powie właśnie, że kurczę, dzięki, pomogłeś mi czy coś, i jakie to ma dla ciebie znaczenie? Duże, bo to tak jakby mnie karmi, to tak jakby mnie popycha to do przodu i utwierdza mnie w przekonaniu, że to, co robię, ma w ogóle jakiś sens. A kiedy jesteś artystą i tworzysz, to często zadajesz sobie pytanie, czy aby na pewno to ma sens. Tak jakby element zwątpienia jest czymś bardzo częstym, przynajmniej dla mnie, ale z tego, co wiem, u kolegów i koleżanek też w tym, co się robi. Więc takie komentarze są dla mnie bardzo budujące i potrzebuję ich, oczywiście tylko w wersji nie na siłę. Natomiast pomimo tego, że robię to wszystko już 8 czy 9 lat, dalej tego typu wiadomości są dla mnie często bardzo zaskakujące. Wydając tę płytę, bałem się, czy nie poszedłem za daleko z tą osobistością, z tą autobiografią, że tak to mówię, bo ta płyta jest bardzo autobiograficzna i jest taka bardzo moja. I chociaż... I właśnie do tego zmierzam, że pomimo tego, że ta płyta jest prawie że z kartką z pamiętniczka, to dużo osób mi pisze, ej, tak jakby skąd znasz historię mojego życia i tak dalej. Oczywiście ja też staram się to tak napisać, żeby te dwa światy, czyli mój bardzo osobisty i po prostu świat zewnętrzny, ze sobą pomieszać. Staram się podać te swoje historie w jakiś taki przystępny sposób, żeby też był w tym jakiś punkt zaczepienia dla ludzi, którzy nie są mną. Ale to nie zmienia faktu, że i tak się boję, czy nie przesadzam w tym pisaniu o sobie. Ale no, okazuje się, że nie. I okazuje się, że ludzie gdzieś tak jakby i tak znajdują w tym coś swojego i piszą mi, że tak jakby napisałem piosenkę o nich, albo że ich to dotyka, albo nawet zdarzają się wiadomości w stylu, że ktoś nie ma psa ani kota i tak mówi mi, że się poryczał, czy nie chce psa, bo nigdy nie wiesz. No, tak jakby ludzie mają bardzo różną wrażliwość. Właśnie wydaje mi się, że to głównie dlatego, że jakby to są właśnie takie twoje piosenki i byłeś jakby w stanie dobrze bardzo oddać te emocje, bo to były te emocje, które czułeś, to właśnie ludzie też odbierają je tak bardziej do siebie i łatwiej im się utożsamić. Pewnie tak. Gdybyś mówił o takich, nie wiem, wymyślonych bardziej rzeczach. To, co cały czas jest w cenie, to jest autentyczność i szczerość. I słuchacze od razu wiedzą, kiedy ktoś kłamie, że tak powiem, a kiedy nie.
a przez to, że właśnie taka historia jak Nie chcę psa jest totalnie prawdziwą historią i to nawet nie jest tekst, to są po prostu moje przemyślenia tam i znaczy, wiecie, o co mi chodzi, że to nie jest jakaś poezja, to jest po prostu bardzo w prosty sposób podany tekst, jakaś tam historia o związku i psie w tle. Więc wydaje mi się, że to gdzieś łapie ludzi ze serca, że to jest po prostu proste jak drut. Nie ma w tym jakichś metafor, które trzeba interpretować, tylko każdy wers jest zrozumiały, czytelny, ale nieskromnie powiem, celny. Wracając jeszcze do tego, do albumu, do płyty, mam właśnie wrażenie, że mimo tam jednego czy dwóch kawałków, które są bardziej melancholijne, ona w dużej części jakby jest taką, nie wiem, szczęśliwą płytą, mogę to nazwać. Jest. Pewnie, że jest. Bo ta płyta została stworzona w szczęściu. Ona została stworzona w czasie pandemii, ale ja ten czas pandemiczny, pomijając jakieś zawodowe ograniczenia wynikające właśnie z problemów wirusowych, wspominam i będę wspominał bardzo dobrze. To był dla mnie super czas, głównie ze względów osobistych. I tak jakby, wiesz, jeśli prywatnie ci jest dobrze, to zapewne w życiu artystycznym, przynajmniej u mnie tak to działa, też to się jakoś odbija. Moja muzyka jest jakimś zwierciadłem mojego prywatnego samopoczucia, mojego życia. Te płaszczyzny się zazębiają i nie do końca umiem je rozdzielić, więc stąd też trochę tytuł, że mimo wszystko. W sensie ja już od dłuższego czasu miałem ten zlepek słów gdzieś w głowie, że chciałbym go gdzieś użyć i właśnie zdałem sobie sprawę, że wypuszczenie płyty, która powstała w czasie pandemii, zaraz po pandemii i dosyć optymistycznej płyty będzie właśnie dobrze to wytłumaczone, że mimo wszystko, miło wszystko. Taka zabawa. Dowiedziałem się, doczytałem, a może nawet dosłuchałem, że zaprosiłeś babcię do chórków w swoich utworach. Ciężko było ją przekonać, czy nie było ciężko jej przekonać, ciężko było ją wyciągnąć z domu, bo pomysł, mówimy o piosence Toronto, w której jest bardzo wielu gości na chórkach i właśnie czułem, że czegoś tam brakuje i że brakuje tam czegoś swojskiego i moja ukochana podsunęła chyba pomysł, że i może babcia, przecież babcia śpiewa. Znaczy, śpiewa to jest za mocne słowo, ale lubi i też gdzieś tam się udziela artystycznie pomimo wieku w jakichś kółeczkach seniora, więc wpadliśmy na taki szalony pomysł, że spróbujmy. Puściłem przy jakimś tam obiedzie rodzinnym babci piosenkę i spytałem się, czy nie chciałaby się dograć. Powiedziała, że spoko, że chętnie. Wiedziałem tak jakby, w co się pcham, a pcham się w to, że babcia kompletnie nie rozumie takiej muzyki. To wiecie, tak jakby oczywiście mi kibicuje jako swojemu wnuczkowi, ale to nie jest coś, co ona słucha, rozumie, co ją dotyka. Babcia, myślę, że potrzebuje prostszych zabiegów. Ale wnuczek zaprosił, czemu nie? Zawsze to jakaś nowa przygoda. Więc babcia dostała demówkę na płycie CD, bo inaczej tak jakby nie miała jak sobie tego posłuchać. Dostała wydrukowany tekst, gdzie na czerwono miała zaznaczone to, co ma śpiewać. No i któregoś, tak jakby 3 miesiące później wyciągnąłem ją z domu, znaleźliśmy termin i pojechałem po nią i przywiozłem ją do studia, po czym na miejscu okazało się, że babcia nauczyła się złego tekstu, w sensie nie wiem, jak to jest możliwe, bo nie dało się prościej jej wytłumaczyć, co ma śpiewać, a czego nie, ale nie nauczyła się wszystkiego. A mówimy, wiecie, o starszej pani 80+, więc tak jakby już różnie wtedy umysł działa. Babcia mówi, to ja pojadę do domu i się nauczę. Teraz mówię, nie, siadamy, babcia tutaj, tam u mnie w studiu stoi pianino, więc siadłem przy pianinie, mówię, chodź, pogramy i pośpiewamy. Więc zaczęliśmy po prostu na bieżąco sobie tę piosenkę grać i prześpiewywać. No i babcia załapała, bo to też nie jest skomplikowane. I później ją po prostu nagraliśmy. To też była dla niej nowość, bo tak jakby pierwsza z życiu była w studiu i nie wiedziała, że trzeba mieć założone słuchawki i że może się słyszeć lepiej albo gorzej.
że musi śpiewać do mikrofonu, a nie gdzieś tam w dół, bo ona chciała patrzeć na kartkę, a przecież nie może patrzeć się w dół i śpiewać do mikrofonu, który jest naprzeciwko niej. Więc wiecie, takie niuanse, które wydają się oczywiste, ale niekoniecznie dla 85-letniej pani. Więc były różne po prostu przeszkody. Nagle okazało się też, że jest za ciemno w moim studiu, bo babcia już ma wzrok nie ten, więc nagle musiałem jakieś lampki wymyślać na jakimś podłożu. No bo było dużo szycia, jak to się mówi, ale finalnie babcia to dźwignęła, no i tak jakby jest na tej płycie i uważam, że jest bardzo ważnym elementem tej płyty i piosenki. Dobra, i takie jeszcze pytanie na koniec. Masz jakieś takie swoje muzyczne inspiracje? Czy nie chodzi o to, by tak jeden do jeden, tylko jakiś taki zakres wykonawców bądź utworów, na których, no, z których starasz się coś czerpać, jakieś pojedyncze rzeczy? A jak tak, to czy byś zdradził? Czego słuchasz? Tak, albo po prostu czego słuchasz? No właśnie chciałem powiedzieć, że to tak nie działa, że słucham jednego, albo dwóch, albo czterech, nawet 10 artystów i z nich coś wyciągam. Miałem taki czas takiej bardzo niezdrowej wręcz fascynacji Radiohead i bardzo mi się marzył jakiś taki tytuł polskiego, to Majorka i tak dalej, ale to było bardzo wiele lat temu. I może właśnie stąd też ta kombinacja z piosenkami, o której wspominałem wcześniej, ale już mi to przeszło i już jakiś czas temu złapałem się na tym, że ja już nie mam jakiegoś takiego nazwiska numer jeden, jakiejś takiej latarni, która mnie po prostu zawsze sprowadza muzycznie do domu, tylko raczej cały czas szukam. Nie mam na chwilę obecną jakiegoś świętego zespołu, z którego czerpię bez końca. Czasami mnie zainspiruje piosenka, a na przykład dzisiaj zapisałem sobie jeden motyw na dyktafon, bo mi wyskoczyła jakaś lekcja gry na pianinie na YouTubie i akurat koleś na tej w tej lekcji pokazywał jakąś taką harmoniczną zagrywkę, którą sobie spróbowałem, zinterpretowałem na swój sposób i nagle ona w ogóle gdzieś sprawiła, że coś we mnie się ruszyło. Więc widzisz, czasami to jest zespół, a czasami to jest miejsce, w którym się nie spodziewasz, czyli jakaś szkółka po prostu pianistyczna na YouTubie, więc nigdy nie wiesz.